To słowo najpierw zyskało popularność, najpierw oczywiście wśród graczy, potem media społecznościowe, teraz polska scena polityczna. Czy szykuje nam się słowo roku? A być może, całkiem prawdopodobne. Na szczęście ty nie jesteś Bambikiem. Ja o sobie ciężko mi mówić, mam nadzieję, że też nie jestem Bambikiem. Nie, Bambik nie. W określeniach graczy oznacza kogoś początkującego, nie mającego doświadczenia. Później w obraźliwym znaczeniu tego słowa po prostu nieudacznika. I to słowo znają właśnie pewnie młodzi, słowo Bambik, które robi teraz furorę w internecie. Donald Tusk na jednym ze spotkań z wyborcami użył tego określenia wobec premiera Mateusza Morawieckiego, a to dlatego, że premier otwierał most, który już wcześniej był otwarty. Posłuchajmy. Mateusz, ale z ciebie Bambik postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu, który jest otwarty od pół roku. Żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj. Ale awantura w internecie, szczególnie wśród tych osób, które nie mają pojęcia, co to jest Bambik. Cezary Gmyz pisze tak, uwaga, gdyby Tusk w Niemczech użył rasistowskiego określenia typu Bambik wobec jakiegokolwiek innego polityka, byłby politycznie martwy, bo media bez względu na poglądy rozczarpałyby go na strzępy. I tutaj już nikt nie zostawia na Cezarym Gmyzie suchej nitki. Paweł Żuchowski, wygłupił się pan nieraz, ale teraz to już dokumentnie. Następnym razem niech pan kogoś młodszego zapyta, co to znaczy Bambik. Na co Cezary Gmyz, doceniam rozpaczliwe próby tłumaczenia tych wygłupów, ale zupełnie ich nie szanuję. Później pisze, że a Czarnuszek jest, to tak samo. Bambik to zdrobnienie od Bambo. Powiedziałbyś o jakimś polityku, że to Bambo? Pisze. Ja oczywiście nie dociera jakby to tłumaczenie, że to słowo Bambik już istnieje od co najmniej roku. Nasz wydawca mówi, że od roku zna to słowo, bo jest też graczem. To, że nie należy pan do osób zbyt rozumnych, to pół biedy, ale chwalenie się tym to może już przesada. Roman Giertych pisze, że wojewodowie są upraszani o przygotowanie inwestycji do otwarcia przez Mateusza Bambika Morawieckiego. Inwestycja nie powinna powstać później niż w 1971 roku i należy ją zamknąć na tydzień wcześniej, żeby ludzie z utęsknieniem czekali na jej otwarcie. Chodzi oczywiście o tę sytuację z mostem, że on już był wcześniej otwarty, a później był odnowu oficjalnie otwierany przez premiera. Jakub Biel pisze, że z tym użyciem zwrotu Bambik w politycznej rozgrywce to majstersztyk. Może i do młodych nie trafi, poznają prawdziwe znaczenie i użycie tego słowa w slangu, ale za to do starych też nie, bo go nie rozumieją i widzą pierwszy raz na oczy. Wydarzenia 24 są też na TikToku, tam gdzie teraz słowo Bambik robi furorę i za chwilę na TikToku będzie również cały przegląd mediów społecznościowych ze słowem Bambik. Czy będzie to słowo roku? Zobaczymy. Do zobaczenia.